Rejestrując się w platformie gamerhash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaszko, z tej strony Mitrok. Zapraszam Was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Wiedźminie i w poprzednim odcinku udało nam się wybrać nowego króla, którym został Hjalmar. Cieszę się nawet. Za pierwszym razem przechodziłem grę, miałem Ceres, a tym razem zrobiłem sobie Hjalmara. Zrobimy sobie teraz misję Echa Przeszłości, bo mamy tutaj niedaleko to miejsce kataklizmów, w którym mamy się spotkać z Yennefer. Ale póki co zobaczmy pana druida, co nam ciekawego powie. Tak, była. Całe szczęście matka natura nie poskąpiła mi łaski głosu. Nie to co inne. Widzisz, jeden z nas, Egil, nagle zaniemówił. Żadne zaklęcia i eliksiry nie pomagają. Ale ponoć głos mogą przywrócić też silne emocje, przeżycia. Więc myślałem, że może ty... Oczywiście zapłacę. Dam ci świetną kartę do gwinta. Niech będzie. Zobaczymy, co mam zrobić. Mógłbym spróbować, ale nawet nie wiem, od czego zacząć. Co, mam go nastraszyć? O, to. Właśnie, nastraszyć, zirytować, co zechcesz. Tak długo, jak nie zrobisz mu krzywdy. Egil kręci się zwykle przy świętym dębie. Biedak pewnie zanosi modły o uzdrowienie. Aha. Dobra. Jeszcze dało mi to do zadań pobocznych. Terapia szokowa, udaj się do Egila. Dobra, no jak te misje są tak zajebiście blisko, no to z chęcią to zrobię. Nie mam żadnego... Blaszany garnusz. Może jeśli zgaszę mu to zrobić dużo hałasu, coś mi powie, żeby tak w nie przyłożyć, jak pójdzie spać. Okej, to już jest robione. To pewnie Ardem mogę. Aha. Muszę jak dobrze zyskać głos, wtrącając go z równowagi. A wiem. Pszczółki. Gniazdo os. Może dałoby się je wykorzystać do jakiejś kuracji szokowej na przykład. Jak ja mam to niby zrobić? Niezbyt nie pojęcie, co ja mam tutaj zrobić. W zasadzie jak? O nie, nie to chciałem, kurde. Chciałem kuszą. I bełty normalne niech będą. Kurde, już nie pamiętam, co ja miałem tutaj zrobić. Czemu ja tego Ardem nie mogę wywalić? Właśnie! To mogę Igni podpalić chyba. Jak ja mogę go tym niby... wywalić? Że będę mu to gasił ciągle. A jak mam te pszczółki niby wywabić? Aha, właśnie tak, dobra. I co on teraz robi? A, pokazuje. No dobra. Może podpali to? A właśnie, podpali. No to możemy to zgasić. To ty jesteś tym milczącym druidem? No nie, to chciałem. Rozmowa chyba nic tu nie da. No dobra, to chciałem tylko zgasić. No zgaszę to dzisiaj? Nie mogę zaatakować tej postaci. Wreszcie. Odczep się wreszcie, ty! Ślub milczenia. Wszystko na nic! No spokojnie, każdemu się zdarza. Trzy lata i ani słowa, ani pisku nawet. Aż do dziś. Złamałem śluby. Zadowolony? Tak, bo misję wykonałem. Wybacz, zostałem oszukany, myślałem, że... Buhoho! Wyrazy współczucia! A teraz zejdź mi z oczu, baranie! Chyba wiem, co to tutaj za scena będzie, jak będą sobie siupali chyba eliksiry, jak oni to mówią. Zobaczmy. Nie? To nie jest ta misja? Tu
usłyszałem, jak wrzeszczał. Świetna robota, Wiedźminie. Oto nagroda, jaką obiecałem. Nie lubię, jak ktoś robi ze mnie głupka. Zapamiętaj to, bo następnym razem to ty za nie mówisz. Uhuhu. Mocno to było. I teraz w takim razie mógłbym pójść niby do tej Yennefer, do miejsca kataklizmu, tylko jak teraz tam się szło. A jedno, że to była misja związana z tą maską, że będziemy musieli mieć ją chyba założoną na głowę i będziemy musieli tak jakby patrzeć w widmo przeszłości odnośnie Ciri i tego elfa, z którym była. Więc w sumie możemy zobaczyć. Mamy też misję poboczną Wściekłe Pięści Skellige. Niby 8 poziomów nam brakuje, ale może sobie to od razu załatwimy po tej misji, jeżeli będzie dość szybka. Też mamy, z tego co widziałem, chyba 8 albo 9 zleceń wiedźmińskich na Skellige, do tego też 2 na Novigrad, z tego co się nie mylę. Od razu po samej skończonej fabule chyba wyruszyłbym do dodatku Krew i Wino może? Albo Serca z Kamienia bym zrobił. Serca z Kamienia są krótsze i poza tym będziemy dalej na tej samej mapie, więc niby będę mógł sobie dalej wrócić. W Krwi i Winie tak samo będę mógł sobie niby wrócić, bo mamy drogowskazy i tak dalej. Ale no komu by się chciało ciągle podróżować tymi znakami. Więc zobaczmy to całe miejsce Wielkiego Kataklizmu. Ona oczywiście się kłóci z druidem. Słychać was na drugim końcu wyspy. Ty bardzo dobrze, niech całe Skellige się dowie, że Yennefer z Wengerbergu to zwykła złodziejka. No, nie, no pożyczyliśmy bez pytania, tak? Druidzie. Niczego nie ukradłam. Jedynie pożyczyłam i od samego początku zamierzałam oddać. Ha! Cóż za wspaniałomyślność! Problem w tym, że kiedy użyjesz maski, stanie się bezużyteczna. Właśnie o tym też mówiłem. O tym, że możesz przy tym pogrzebać nas żywcem, nas i całe wyspy. Chodzi o tą legendę. Pogrzebać? O czym ty mówisz? Nie powiedziała ci? Można się było tego spodziewać. Według mitu Roboros stworzył maskę, kiedy zazdrosne morze pochłonęło jego ukochaną. Roboros nie mógł się pogodzić z tym, że więcej nie zobaczy swej wybranki, dlatego zrobił maskę, dzięki której można zajrzeć w przeszłość. Okej. Wiedział jednak, że może jej użyć tylko raz, dlatego czekał, aż zatęskni tak bardzo, że nie będzie mógł już tego znieść. Kiedy morze dowiedziało się o masce, zagroziło, że ktokolwiek jej użyje, ściągnie gniew morza, które w zemście zaleje wszystkie lądy i potopi żyjących. Skąd masz tę maskę? Żeglarze z klanu Dimun wyłowili ją niedaleko głębi Miorka. A skąd pewność, że jest autentyczna? Jej wygląd zgadza się z opisami z mitu. Aha. Fajnie. Tylko ignoranci bagatelizują ich znaczenie. Zresztą tu nie chodzi o mity, tylko o kradzież. No niby tak, ale... Tobie chodzi o kradzież, na Ciri. Mnie też zależy na Ciri, ale kiedy proponowałem Yennefer inne metody, nie chciała słuchać. Jakie inne metody? Mówiła, że zajmą za dużo czasu, a ona potrzebuje wyników natychmiast. Zawsze była w gorącej wodzie kąpana. Fakt, ale teraz ma przynajmniej uzasadniony powód. I za nic to, że może na nas ściągnąć. Co to? O nie! Yennefer użyła maski! No to zajebiście. Burza psiakry. Może użyłbym komendy, ale dobra, nie chcę mi już się tego deszczu zanikać, nie bez przyczyny się pojawił. Oczywiście północ, czemu by nie. Czuję tutaj już potwory, bijąc mieczyk. Ale ładny ognisty kolor. Bo na nim chyba mam jedną runę. To nie jest Yennefer, chyba. No to dobra, lecimy dalej, na wszelki wypadek płyn. O, ja już tutaj... Ha. Tu jest Yennefer? A, dobra, jest. Mglaki, no pewnie. Może Yennefer zabić mglaki. No dobra, już zabijam. Co to było? No co, jednorożce. Jen, do cholery, przecież widziałem, że to mglaki. Wiesz, o co mi chodzi.
Moc maski je przywołała. No to mocna jest. Co teraz? Maska pozwala zajrzeć w przeszłość, ale tylko w konkretnych miejscach. Tam, gdzie wydarzenie zostawiło silny magiczny ślad. Czyli tutaj. Trzymaj! Nie, ja taka sobie. Myślałem, że tak, będzie zielona. A ja rzucę zaklęcie, które pozwoli mi widzieć twoimi oczami. Okej. No to chodźmy. No srać, jakieś tam pogadanki, że będzie na nią zdenerwowany. Przecież ona dobrze o tym wie. Okej, przedmiot fabularny, dobra, enter, ekwipunek. Maskę już mam, okej, to ona będzie tutaj. Nie mogę jej założyć na łeb, tylko w jednej ręce muszę ją trzymać. I to jest bezsens trochę. Więc pewnie jak się pojawi jakiś potwór, to będę musiał ją zdjąć i dopiero potem jak się z nim rozprawi. No dobra. Jakieś instrukcje? Nie ściągaj jej, póki nie zobaczymy wszystkiego. Nie oddalaj się. Telepatia ma ograniczony zasięg. Co to? Portal? Wyszło z niego dwoje ludzi. Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak wiedźminka. Aha. Poszli chyba w tamtą stronę. Czyli po chudzie? Znajdźmy następne miejsce. Idź za Yennefer. No chodźżesz, Yennefer. Naprawdę potem jak ona chodzi, rozpadną, że to jest Ciri? No dobra. A tego na ukończę. No jak? Gotowy? No pewnie, że gotowy. Czy jakaś większa walka? Czy ona wybuch jakiś stworzyła? Jakaś magiczna eksplozja. Tak silna, że nawet i echo było groźne. Idę o zakład, że to ona zniszczyła las. No dobra. Ale Ciri i jej towarzyszowi nic się nie stało. Widziałem, jak uciekali. Sprawdźmy dokąd. No dobra, autozapis. Nie podoba mi się to miejsce. Nie tylko tobie, Geralt. Jeśli ktokolwiek tu był, kiedy wydarzył się to, miał małe szanse na przeżycie. Rozumiem, co masz na myśli. Ale nie martw się. Ciri potrafi o siebie zadbać. Włóż maskę. Pewnie to był dziki gon i uciekła. Chyba ją rani. Ale uciekła. Znowu przez portal. Wiesz dokąd? Ślad magiczny prowadzi do Velen. Naprawdę? Może uda ci się też ustalić, dokąd uciekł towarzysz Ciri. Portal musi być gdzieś tutaj. Spróbuję go znaleźć. Chodźmy. No wy sobie chyba jaja robicie, że jeszcze Velen będę musiał odwiedzić. Już od początku już tam byłem, no. Może to jest aż taka przeszłość, że dopiero pokazywał ten portal i jej wędrówkę. No jak? Gotowy? Może tak być w sumie. O. Ładna walka. Jeden odepchnął drugiego wiązką potężnej magii, po czym uciekł przez portal. Czarodziej? Prawdopodobnie. Aha, czyli już koniec. No dobra. To kompan Ciri, ten, który ją zranił. Skąd wiesz? Nie wiem, zakładam. Obaj pojawili się w poprzednich wizjach. Ciri ma silnego sojusznika. Może coś zostało z tamtego, który oberwał czarem. O, no proszę, wypogadza się. Pewnie myszowór zapanował nad pogodą. I znowu będziemy mieć go na karku. Jesteście z siebie zadowoleni? Zobaczcie, do czego doprowadziliście. Jeśli znalezienie Ciri będzie wymagało czyjejś śmierci, to zaczniecie zabijać? Spokojnie, burza ucichła. Tak ucichła, przecież jest deszcz. Na razie. Nie wiadomo, co będzie za tydzień, dwa. Nie histeryzuj. Proszę, masz z powrotem swoją maskę. Teraz zda się najwyżej na popielniczkę, jest bezużyteczna. Mam nadzieję, że przynajmniej czegoś się dowiedzieliście. Owszem. Rozmawiam z Geraltem. Z tobą policzę się później. No więc? Naszym zdaniem rzucono tu potężną klątwę. Brzmi sensownie, zważywszy na to, co się stało z lasem. Wiecie na kogo? Jeszcze nie. Ale wiemy, że wcześniej była tu Ciri. Wyszła z portalu w towarzystwie jakiegoś czarodzieja. Ktoś ich goni. Doszło do walki. I została raniona, ale uciekła. Dokąd? Prawdopodobnie do Velen. Czarodziej otworzył dla niej portal. Później rozprawił się z tym, kto ją zaatakował.
I co, i tyle? Zdaje się, że mogliśmy trafić na coś ciekawego. Musimy zbadać jeszcze jeden ślad. Odszukaj ciało. No dobra, tutaj jeden został trącony jakimś potężnym hitem. Coś leży pod tym drzewem. Dasz radę? Dam. Pod jakim? Aha! Dziki gąb chyba. Na zbroi nie ma krwi ani śladów pocięcia. Towarzysz Ciri go, jakby to mówicie... Zdezintegrował. Piękny pancerz, ale nie rozpoznaje rzemieślnika. Ba, nie rozpoznaje nawet skąd pochodzi. Pewnie dlatego, że należał do jeźdźca dzikiego gonu. Co? A więc to dziki gon. Tego się obawiałem. Nie tylko ty. Najpierw tu, potem na Hindarsfjall. Czego oni... Tak, szukają Ciri. Ale dlaczego? Bo jest dzieckiem jakiej pół krwi. To nie Harry Potter. Jest dzieckiem starej krwi. W żyłach Ciri płynie starsza krew. Racja. Jej ród wywodzi się od samej Lary Dory. Przez to kobiety zawsze miały niezwykłe zdolności. Ale żeby to było aż tak ważne? Ciri jest wyjątkowa. Podróżuje między miejscami tu i w innych światach. Przestrzeń nie jest dla niej żadną przeszkodą. Dlatego dziki gon chce ją dopaść. Skoro już o tym mowa, dziki gon był też na Hindarsfjall? To było dobrych parę tygodni po tym, jak tu na Ard Skellig wydarzył się kataklizm. Upiory napadły na Lofoten o zmierzchu w trakcie burzy śnieżnej. Dziwne jak na tę porę roku. Ludzie mówili, że wpadły do chat, ubiły tych, co stanęli im na drodze, a potem pognały w głąb wyspy. Ktoś przeżył? Kilkanaście kobiet i jeden starzec. Następny przystanek Hindarsfjall. Będę na ciebie czekać na plaży pod Lofoten. Chodźmy od razu. Zaczekaj, nie moglibyśmy pójść tam razem już teraz? Przecież nie znosisz teleportów. Za eliksirami też nie przepadam, ale jak trzeba, to piję. Jak nie trzeba, to też pijesz. No to w drogę. Trzymaj się blisko. Powodzenia. Dajcie znać, jak się czegoś dowiecie. Ciekawi mnie trochę ten bardziej wątek fabularny niż robienie tych wszystkich zleceń wiedźmińskich, bo już wszystkie misje poboczne porobiłem. Ostatni raz byłam na Hindarsfjall ładnych parę lat temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, Lofoten jest w tę stronę. Kurde, my na jakiej wyspie jesteśmy? Musiałbym zobaczyć na mapie, bo nie pamiętam. Zniszczone chaty i świeże groby. Tak, to musi być tu. Jakieś zgromadzenie. Przychodzimy nie w porę. Na rozmowę o dzikim gonie nie ma dobrej pory. No, plus jeden. A w takim razie mapka. Aha, no to ostatnia tablica ogłoszeń nam została. Kurde, przeszedłbym się tam. No to dobra, przejdę się tam już. Jednak póki sobie się tam nie przejdę, bo nawet nie mam jak tam dojść, bo zobaczę, że tutaj są góry. No to już popchnijmy bardziej ten wątek fabularny. Zobaczmy, czy będziemy mogli potem sobie przejść tam na drugą stronę. Pójdę za Yennefer do wsi Lofoten. No przecież już jestem w tej wsi Lofoten. Aha, dobra. Jakaś chata najprawdopodobniej, albo to zgromadzenie. A rytuał. Musimy poczekać. Wcale nie musimy. Siostry. Wybaczcie, że przerywam, ale mamy do was sprawę. Widzisz przecież, że wspominamy zmarłych, a... A my szukamy kogoś, kto może jeszcze żyje. Proszę, to pilne. Mówcie więc. Szukamy dziewczyny o imieniu Ciri. Młoda, szare włosy, zielone oczy. Przykro mi, nie ma jej tu. Chyba, że w grobie. Znaczy, nie przypominam sobie takiej, ale... Tyle ciał chowałam. Mogłam zapomnieć. Ta Ciri. Ona miała bliznę. O tu, na policzku. Tak, tak. Co się z nią stało? Nie wiem. Widziałam ją przez chwilę tuż przed tym wszystkim. Była w stajni. Z tchórzem. Niechaj będzie po trzykroć przeklęty.
Ten tchórz, o którym mówicie, ma jakieś imię? Miał, póki starszyzna nie wykreśliła go z sagi przodków. To jakby przestał istnieć. Prawo zabrania go dotykać, rozmawiać z nim, choćby wymawiać jego imię. Czym sobie na to zasłużył? Tym, że uciekł przed gonem. On jeden! Pomógł Ciri uciec. Pamiętam. Nawet jeśli to wbrew waszym zwyczajom. Przyjeżdżacie za późno. Poszedł do świętego ogrodu walczyć z Morkwargiem. O nie, to jest ten wilkołak. Gdzie jest ten święty ogród? Niedaleko, na północ stąd. Hodowałyśmy tam lecznicze zioła. A teraz? A teraz możemy przejść tylko do drzewa, które zasiała sama bogini. Tam składamy nasze dary i prośby. Ci, którzy schodzą niżej, zostają w ogrodzie na zawsze. Morkwark. To wilkołak. Co to? Raczej to jest ogród Gai, to chyba. To najpodlejszy człowiek, jakiego znało Skellige. Nie było dla niego żadnej świętości. Napadał na ziemię własnego klanu. Brał złoto od Nilfgaardu. Mordował ciężarne, a dzieci. Znam ten typ. Mówiono o nim, że boi się tylko jednego. Gniewu bogów. Morkwark chciał udowodnić wszystkim, jak bardzo się mylą. I przybił do Hindarsfjall obrabować ogród bogini. To było kilkanaście lat temu. Arcykapłanka Ulwe stanęła mu na drodze. Wbił jej nóż między żebra i rzucił w błoto. Nim się wykrwawiła, rzuciła na niego klątwę. I Morkwark zmienił się w potwora. Klątwa, potwór. Wygląda na to, że będziesz miał co robić. A ona to co zamierza zrobić? Mogę pozbyć się Morkwarga. Nie wiem jeszcze, w co się zmienił, ale srebrny miecz powinien załatwić sprawę. To nie takie proste. Znaleźli się już tacy, którzy zdołali pokonać Morkwarga, ale on zawsze wraca. Czyli klątwa jest złożona. W takim razie potrzebuję więcej informacji. Rozumiem, ale nie wiem nic więcej ponad to, co już powiedziałam. Porozmawiaj z Tordarem, synem Einara. On był w ogrodzie, kiedy wpadła tam drużyna Morkwarga. Widział, co się stało. I jako jedyny z pielgrzymów uszedł z życiem. Zamieszkał w Larvik. I tam na przystani go znajdziesz, o ile nie będzie akurat na morzu. Okej. Dzięki za pomoc. Dzięki za pomoc. Rozumiem, że zamierzacie teraz pójść do ogrodu. Tak. Nie lubię, jak zachodzą tam obcy. Ale niech będzie. Zwyczaj nakazuje, by pielgrzymi złożyli pod drzewem ofiarę z własnej krwi. Tchórz też tak pewnie zrobił. Chyba, że brak mu było nie tylko odwagi, ale i szacunku. A, bogini Feja, tak. O nas możecie być spokojne. Geralt i ja jesteśmy wyjątkowo bogobojni. Okej. W sensie ogród Feji, do którego udał się tchórz. Spoko, ale czemu nie mam znacznika żadnego pokazanego, tylko za Yennefer muszę biec? Boję się, że to martwy trop. Nawet jeśli tchórz nie żyje, poradzimy sobie. Niby jak? Zobaczysz, jak przyjdzie pora. Mogłabyś być czasem milsza. Mogłabym, ale taką przecież mnie kochasz, prawda? No pewnie, że w przeciwną stronę to będzie, licz mój znacznik. A faktycznie, pamiętam już ten ogród. Kurde, pamiętam, że walka z nim była przesrana trochę. Ale miała znacznie wyższy poziom trudności za pierwszym razem. Więc zobaczmy. Brama będzie zamknięta i będzie trzeba tutaj wyjść od boku. Gryza! Tylko gryza! Chociaż kawałek! Jeszcze jedna! Okej. Chyba się nie ucieszył na nasz widok. No nie do końca. Poczekasz, zobaczy mnie z bliska. To od czego zaczynamy? Chodźmy pod drzewo. Zaczynam od zapisu gry. Mówiły kapłanki. Masz zamiar opuścić krwi dla bogini? Niekoniecznie, ale tchórz pewnie to zrobił. Mógł zostawić jakieś ślady. Okej. I co tutaj? Może jak sejle będzie git? Załatwmy to jak najszybciej. Jak woli.
wolisz. Czekam przy drzewie. No ale za śladami tchórza. To jest wilkołak? Ślady potwora. Biegł. Gonił coś. Tiroliru. Tutaj tak, tutaj tak. Okej. To zaprowadzi to jakby jakiejś jaskini czy innego przejścia, gdzie będzie trzeba użyć jakichś tam wichajstrów chyba. O, wilk. No właśnie. O tym właśnie mówiłem. Trzeba przeskoczyć. Tutaj była jakaś wajcha chyba. Nie. Okej. Dużo śladów, bardzo dużo. Tutaj tego nie przeszukam. Tmuchawiec. Jak są te ślady? Dużo śladów, starych i świeżych. Leżą, musi być niedaleko. Nie pamiętam, gdzie było to leże. Ono chyba było tutaj. Właśnie. Tędy nie przejdę. Może dołem, jak otworzę śluzę. Aha. Te dźwignie wyglądają na standardowy mechanizm. Jedna do wyboru śluzy, druga, żeby ją opuścić albo podnieść. Okej, okay, to ja bym sobie oznaczył to drugie zadanie. Bezimienny, okej. Okay. Spodziewałem się, że to będzie zadanie poboczne, a tutaj jednak mamy jako główne. Siup, jedno. Teraz drugie. Otworzę to, dobra. Już mogę niby tam przejść. To mi chyba nic nie da. Więc może jeszcze raz tej użyję. Aha, czyli tutaj się nic nie zmieniło. To nam ją otwiera, więc teraz musiałbym to użyć. To zamyka. Z tym nic nie zrobię. Czy musi być pewnie otwarta? Właśnie. Tutaj dalszą część czegoś tam, czegoś tam. Część herbarium? No dobra, przekonajmy się, co to jest. Tylko jak teraz? Wolę zrobić szybki zapisik gry. Herbarium, no to jest tutaj chyba. Strasznie nie lubię takich mechanizmów. A no dobra, niech już będzie tutaj tak. Tutaj góra. Mamy już to. Jakieś ślady może? Kompletnie nic. Tam są wilki. Czy coś nam to da? O, ślady. Krew tchórza. No dobra, krew tchórza. Ślady prowadzą do studni. Widać, tchórz wolał utonąć, niż dać się zjeść. Okej. Okay. Wskaż do studni, dobra. Siup! Hej, słyszysz mnie? Geralt, przestraszyłeś mnie! Nie chciałem. Aha, nie przejdę tędy. Daj znać, jak znajdziesz tchórza. Wreszcie. Dobra. Krew tchórza. Znowu. Krew tchórza, musiał tędy uciekać, wolał nie zginąć, i tak dalej, i tak dalej. No to dobra, lecimy dalej. Krew tchórza, krew tchórza. O, tchórz. Zaraza, nie żyje. I to od dłuższego czasu. Pamiętam, że on pomógł Ciri. Z ucieczką przed dzikim gonem. I widziałem zgnilce, które były w lepszym stanie. Szlak. Dobra, zbierz to, co z niego zostało i chodź na górę. Zakładam, że masz jakiś plan. Nie, po prostu lubię sobie popatrzeć na gnijące mięso. Okej. Okay. Pogadamy na górze, dobra? Jen. Czarująca jak zawsze. No chodź. Ktoś chce cię poznać. Okej. Okay.
Proces gnilny zaszedł już daleko, ale struny głosowe są jeszcze całe. Może powinnam? Wyciągniemy. Nie wygląda mi na rozmownego. Nekromancja? Każdego można zmusić do gadania, nawet trupa. Trzeba tylko wiedzieć jak. No plus jeden. Myślałem, że nekromancja jest zakazana. Seks przedmałżeński też. Nie zawracajmy sobie głowy głupotami. Potrzebujesz jakichś składników do zaklęć? Mhm. Krwi noworodka, języka dziewicy i skrzydłaszki. Ale śmieszka. A na poważnie, tym razem bez sarkazmu? Na poważnie to nie. Jestem czarodziejką, a nie wiejską zielarką. Trzeba mi tylko energii. Dużo energii. Więc dobrze się składa, że jesteśmy w miejscu nasyconym magią. Ale też uznawanym za święte. Kapłanki będą wściekłe, jeśli użyjesz mocy ogrodu do ożywiania trupów. A zatem załatwmy sprawę, zanim pojmą, co tu się dzieje. Bierzmy się do roboty. Sal uświęca środki niby i się kieruje tym wiedźminie. Selain Davedu! Z Lofoten? Nie! Ja mam imię! Ja! Szukamy Ciri. Szare włosy, zielone oczy. Co się z nią stało? Przez nią nie wyklei! No i pomógł uciec. Nie interesuje mnie to! Co się z nią stało? Co tu robiła? Mów! Nie! Mów! Mów! Może była. Prawie usunęła. O, kaccenka. Filmowa, to mi się podoba. Pewnie jak będzie od początku, jak się teleportowała tutaj tym swoim wybuchem. Albo jednak nie. Chociaż. Tekst przybolało, jak spadłaś z nieba, teraz nabiera sensu. A i ten elf, który jej pomógł przeżyć i był w ruinach. Jak on wygląda? A maskę ma na pewno. Nie patrz tak. Pomóż mi. Mi i jej. Ciri, jaskółko, słyszysz mnie? Słyszę. Muszę cię teraz zostawić. Spotkamy się potem pod skałą topielców. Zapamiętasz? Powtórz. Skała topielców. Obudziłaś się. A już myślałem, że... Gdzie ja jestem? Coś ci za jeden? Spokojnie. Jesteś w Lofoten na Hindarsfjall, a mnie wołają Skjal. Ale jak ja... Skąd... Wyłowiliśmy cię z morza. Ja i ten twój przyjaciel. Ile tak przeleżałam? Niecały dzień. Przynieśliśmy cię z rana, a teraz na wieczór idzie. Cholera. Długo. Widać, potrzebowałaś tego, żeby dojść do siebie.
Sporo chyba przeszłaś, co? Cała jesteś w świeżych bliznach. Tak. Sporo przeszłam. Myślałem, że kobiety z kontynentu nie walczą. Czasem nie mają wyboru. Pomóż... Pomóż mi wstać. Może nie powinnaś jeszcze... Nie gadaj tyle, tylko podaj mi rękę. O, to mój braciszek. Ledwie go spuścić z oczu, a już się garnie do dziewczyny z łapami. Astrid, ale ty głupia jesteś. Widzisz przecież, że jej pomagam wstać. Przykro mi, ale muszę przerwać tę romansę. Chodź, idziemy do sauny. Gdzie? Czego rozdziawiasz usta, jakbyś chciała, żeby tam węgorz wlazł? Do sauny! Dziewczyno, byłaś sina z zimna, jak cię tu przynieśli. Musisz się porządnie wygrzać. Przepraszam, ale ja muszę iść do skały topielców i to jak najszybciej. Siłą cię nie zatrzymamy, ale do skały daleko, a ty ledwie chodzisz. Lepiej, żebyś pojechała konno. Właśnie, Skjal przygotuje wierzchowce. Chwilę zaczekasz, ale i tak na miejscu będziesz szybciej, niż gdybyś szła. Dobrze, niech będzie. Bardzo wam dziękuję. Oj, tam nie ma za co. No chodź, musisz wypocić te choroby. A moje ubrania? Już je tam zaniosłam. Chodź. No, przez to, że nam pomógł, czy uciec przed dzikim gonem. Ten w masce, on chyba jest z daleka, co? To właśnie nazwali go teraz, nazwali go zdrajcą. A skąd? Ale jesteś ciekawska. Dziwisz się? Całe życie siedzę na tym odludziu. Chciałabym podróżować jak ty. Jak ja. Wiesz, mi nie chciałabyś. Dobrze, znaczy, że mięśnie pracują. I uważaj na cięciwe, żeby ono... Kurde, fajnie to wszystko wygląda z perspektywy Ciri. Niby nic się nie zmieni, ale fajnie się tak w nią gra. Są komendy, żeby grać niby Ciri, ale... że jest lekkie ingerowanie w grę. Dobra, sauna, siema. Dobra, właśnie rozbieraj się. Do naga? No raczej. To są ubranie w przebieralni. Gdzie? A. A, idź za Astrid. Mam gęsią skórkę. Jesteście, a już się martwiłam, że ona... Oj, mama, bo ty się zawsze martwisz. Wszystko w porządku, co nie? Mhm. Tak, raczej tak. To dobrze, dobrze. A co ty tam, dziecko, masz na udzie? Siniak? To? Nie, to tatuaż. Rzeczywiście. Czerwona róża? On coś oznacza? To... pamiątka po kimś bliskim. Już to sobie wyobrażam. Byłaś obiecana pięknemu młodzieńcowi, dał ci czerwoną różę, nim odpłynął w rejs, ale pochłonęło go okrutne morze. Prawie. Ach, muszę powiedzieć ojcu, żeby przestał ci przywozić z rajdów te romansidła. My tu gadu-gadu, a para ucieka. Trzeba węgle polać. Powiedz, tam gdzie mieszkasz, też macie sauny? W Kaer Morhen? No lepiej nie. Lepiej, żebym wam o sobie za dużo nie mówiła. Dlaczego? Będą mieć problemy. Pytać. Nie chcę, żebyście miały przeze mnie problemy. No właśnie. Skjal już ma. Słucham? Zadłużył się w tobie po uszy. Cały dzień siedział przy łóżku i gapił się na ciebie jak w obrazek. Astrid, przecież prosił, żebyś nie mówiła. Ups, no ale skoro mleko się już rozlało, to Skjal ci się podoba, co? Sprawia wrażenie miłego. No, sprawia wrażenie miłego. Oj, oj, oj. Aż tak źle? Astrid, daj już spokój. To, kto jej się podoba, to jej sprawa i nic ci do tego. Słuchajcie, bardzo miło mi się tu z wami siedzi, ale muszę już jechać.
Rozumiem cię. Kto by chciał zostać w tej dziurze? Każdy z każdym spokrewniony i śmierdzi rybą. Ty chyba akurat z nikim nie jesteś spokrewniona, bo drugiej takiej Zołzy w Lofoten nie ma. Sieć już cicho. Dziecko, Skial już pewnie wyszykował konie, ale zanim do niego pójdziesz, powinnaś wskoczyć na chwilę do wody. Dobrze ci to zrobi. Przepraszam, ale naprawdę muszę jechać. Dziękuję wam raz jeszcze. A ja jeszcze raz mówię, że nie ma za co. Szerokiej drogi. No dobra, czyli to załatwione. Tak jak ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał.